Taka oto niespodziewajka. W niedzielę w nocy przyszła wiadomość, ja już spałem, więc przeczytałem wczoraj rano. Od razu napisałem maila, trzeba by na pewno dobrze wysłali tą wiadomość, bo to dosłałem na Facebooku informację. A mianowicie tak, sprawdziło się, tak, wszystko dobrze trafiło, także za miesiąc 18 czerwca mam w Holandii stoczyć walkę o pas mistrzowski organizacji International Budokai. Walka na zasadach Kyokushinu, 5 rund po 2 minuty i kto by się spodziewał, moim przeciwnikiem będzie Cem Senol, z którym już oczywiście walczyłem, dostałem łomot. Tym razem będzie sporo lepiej, bo przynajmniej nie będę pluł krwią przed walką. I miał 40 stopni gorączki, przynajmniej na to liczę. Jeszcze jest miesiąc na przygotowanie. Może dużo, może mało. Zależy, jak na to spojrzeć. Tak czy inaczej, już od wczoraj, od południa trenuję, dostałem kopa motywacyjnego, świetnego. Mam swój cel, mam ochotę do treningów, także jest rewelacja. Także już za miesiąc w Holandii walka o pas mistrzowski w wadze ciężkiej International Budokai. Trzymajcie kciuki, jeśli ktoś zechce wesprzeć finansowo wyjazd i przygotowania, będę bardzo wdzięczny. Będę bardzo wdzięczny. A ja zasuwam, już było rano, trening siłowy i postęp od zeszłego tygodnia, proszę bardzo, w martwym ciągu skończyło się na 160 kg. Przysiadł już 130 w serii poszło, także postępy, kurczę, z tygodnia na tydzień, rewelacja. Zasługa, myślę, że tego właśnie mentalnej motywacji. I jeszcze jest mały dodatek, jeszcze od razu przy tym nagraniu wspomnę, będzie jeszcze osobne. Dostałem do testowania, jak to się złożyło pięknie, od fundacji Start Sport, z którą współpracuję. Preparat ziołowy, który jest w klasie adaptogenów, czyli generalnie ogólnie poprawia możliwości regeneracyjne organizmu. Zioło nazywa się Leucea, łacińskiej nazwy nie pamiętam, bo te są zawsze skomplikowane. Także powiem Wam, świetnie działa. Na razie to jest w fazie testów. Testuję ja, testuję parę innych osób, kilku zawodników. Jeśli chodzi o mnie, pierwsza klasa, daje skupienie, daje pobudzenie, nie ma trzęsawek jak po kofeinie, nie przeszkadza w zasypianiu, bardzo długi czas działania, biorę rano do wieczora, jeszcze czuję, a nie mam problemu z zasypianiem, tak? Także całe szczęście, bo teraz udaje się na szybką drzemkę dla regeneracji. Także, aha, no i siłą rzeczy odcinam się trochę od social media, więc będzie mnie znacznie mniej na fejsie, znacznie mniej na YouTubie. Z góry bardzo przepraszam, jeśli nie będę w stanie odpowiedzieć na wszystkie pytania. Przeznaczyłem sobie godzinkę dziennie czasu, żeby tylko ogarnąć najważniejsze rzeczy. Nagrania są porobione, więc będą jakieś na pewno wrzucane. Możliwe, że kilka nagrań z przygotowań też wpadnie. Także to tyle. Dziękuję za wasze wsparcie. Stanowicie ogromną motywację do działania. Między innymi dzięki wam też dokonuje się mój postęp, moich możliwości zarówno fizycznych, jak i umysłowych, dzięki czemu myślę, że jest to jedna z przyczyn, dla których dostałem tą walkę, bo dzięki Wam moje możliwości rosną. Także bardzo Wam dziękuję za każde wsparcie. Rośnijcie w siłę i bawcie się dobrze.